Zapraszamy na przegląd styczniowych wydarzeń z życia samorządu i miasta. Radni Tarnobrzega jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Projekt uchwały budżetowej w dużej mierze tworzony był przez poprzednie władze miasta. Wiele spotkań z mieszkańcami, wiele próśb sprawia, że przede wszystkim inwestycje są takim przedmiotem, który najbardziej interesuje mieszkańców i też radnych. Staraliśmy się naprawdę wybierać te inwestycje, które w najbliższym czasie mogą pozyskać dofinansowanie, bo nie na wszystkie projekty drogowe można dostać dofinansowanie, nie wszędzie są odpowiednie projekty, gdzie można drogi składać. Staraliśmy się zaplanować tak budżet, żebyśmy maksymalnie mogli środków pozyskać. Dużo projektów drogowych mamy przygotowane już, gotowe do złożenia, na niektóre dostaliśmy już dofinansowanie pod koniec roku. Zgodnie z przedstawionym radnym projektem na inwestycje przeznaczone jest ponad 38 milionów złotych. Jedną z największych inwestycji, w tym również pochłaniającą największą część wydatków majątkowych na 2019 rok, mówimy tutaj o kwocie ponad 14 milionów złotych, jest budowa drogi obwodowej. Ale jest pytanie, czy akurat te środki uda się wydatkować w tym roku, bo trudno powiedzieć, jaki będzie postęp prac. Są również zadania inwestycyjne, gdzie zabezpieczono tylko 50% wkładu własnego, a drugie 50% ma pochodzić z środków zewnętrznych. Miasto będzie się starać z dostępnych źródeł. Jedną taką inwestycją pewną, która będzie realizowana w tym roku, to jest modernizacja odcinka ulicy Adama Mickiewicza. Tutaj od skrzyżowania z drogą wojewódzką 871 Wisłostrada Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Oranowskich i Siarkową. Projekt budżetu pozytywnie oceniła m.in. Komisja Finansowo-Budżetowa. Zagłosuję oczywiście za budżetem, ponieważ on w tym momencie w mojej ocenie jest optymalny, jaki jest tylko tak naprawdę możliwy do realizacji, ale będę stał również na straży, żeby każdej inwestycji i każdej wydanej złotówce dość mocno się przyglądać i podejmować rzeczywiście takie decyzje, które będą wpływały na rozwój, ale nie degradowały naszego budżetu. Zdaniem obecnego prezydenta Dariusza Bożka budżet na ten rok jest trudny, a Tarnobrzeg stoi przed procesem oszczędzania. Prezydent Tarnobrzega, mieszkańcy Ocic, przedstawiciele zarządu osiedla, Rady Miasta, a także naczelnicy poszczególnych wydziałów tarnobrzeskiego magistratu spotkali się, by porozmawiać o najważniejszych problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy. Jak się okazuje, czekają przede wszystkim na remont ulicy Błoni i Ocickiej, bowiem pojawiające się wzdłuż niej płytki wciąż zagrażają bezpieczeństwu. Chodzi o odwodnienie tej ulicy. Ona jest robiona z takich płyt żebrowanych. I te płyty pękają cały czas. W momencie, kiedy otworzył się ten duży ruch, gdzie zamknięte były ulice w Tarnobrzegu, masa samochodów jeździła, to i osobowej, i ciężarowej, i większość jeszcze autobusów takich mocno obciążonych, gdzie troszeczkę nam poniszczyły te płyty. To stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych, kierujących, znaczy jeżdżących i rowerzystów, motocyklistów, no i samochodów też. Przewodniczący wskazał również na konieczność budowy chodnika od przejazdu kolejowego do ulicy Orląt Lwowskich i rozwiązanie problemu z zalegającą na posesjach wodą. Od strony Mickiewicza do Orląt Lwowskich ulica będzie zrobiona. Przy ulicy Ocickiej chcemy kawałek chodnika też spróbować położyć. Natomiast co do reszty, no cóż, no na tyle, na ile będziemy w stanie, będziemy realizować. Na pewno chcemy odwodnić tutaj przy tym osiedlu, gdzie jest ulica Konwaliowa, Żurawinki. Tam mamy jeden rów do udrożnienia, więc to chcemy zrobić. Za tym bieżące rzeczy typu na przykład te betonowe fragmenty, które pękają przy ulicy, no to wszystko też chcemy uzupełniać, to już zostało skierowane do rejonu dróg miejskich. Będziemy walczyli z każdym fragmentem po to, żeby mieszkańcom umożliwić tutaj normalne funkcjonowanie na tyle, na ile budżet pozwoli. W styczniu o swoich potrzebach mieli okazję porozmawiać również mieszkańcy osiedla Nagnajów. Potrzeb myślę, że zawsze, jak na każdym osiedlu, są te potrzeby. Głównie to mamy remont ulicy Różanej, remont ulicy Szewskiej,
budowa ścieżki rowerowej od jeziora Nagnajów w kierunku, od osiedla Nagnajów w kierunku jeziora Tarnobrzeskiego, który zgłaszamy już od praktycznie 3-4 lat i jak do tej pory nie udało się nam tego zrealizować. Myślę, że będziemy ten plan ciągnąć dalej z nowym panem prezydentem. Który zresztą z aprobatą odnosi się do pomysłu powstania ścieżki rowerowej. Jego realizację powstrzymuje jedynie sytuacja budżetowa miasta. Boję się, że w najbliższym roku 2019 ścieżka rowerowa nie znajdzie się w środkach tarnobrzeskiego budżetu, chociaż jest to jedno z zadań priorytetowych na najbliższy czas, nie 19, może 20. Z jakiego powodu? Ona może połączyć wreszcie dwie gminy. Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg i tutaj budowa faktycznie takiego łącznika byłaby niezbędna. Na osiedlu Nagnajów w tym roku zaplanowana jest budowa siłowni napowietrznej. Ta inwestycja wykonana będzie w ramach budżetu obywatelskiego. Tarnobrzeg pożegnał prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, którego śmierć wstrząsnęła całą Polską. Wyrazem łączności i solidarności w chwili trudnej dla Gdańska i Polaków był Marsz Milczenia przeciwko przemocy i nienawiści. Marsz ruszył sprzed budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, gdzie oficjalnie zabrał głos prezydent Dariusz Bożek. Dlaczego? Dlaczego? Pytam się jeszcze raz, dlaczego? Kiedy wreszcie wyciągniemy wnioski, nauczymy się i zaczniemy reagować? Kiedy wreszcie powiemy dość? Może to jest właśnie ten moment. Może to jest ten moment, kiedy podczas czegoś, co jest fantastyczne w naszym kraju, 27 lat w tę niedzielę, jedną, jedyną niedzielę stycznia, zbieramy się w milionach i pomagamy innym ludziom. I chcemy tego, czy nie? Chcemy to zniszczyć, czy nie? Chcemy, żeby to trwało dalej, czy nie? Chcemy pomagać? To dlaczego cały czas akceptujemy nienawiść? Marsz Milczenia zakończył się na placu Bartosza Głowackiego, gdzie co roku rozgrywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed pomnikiem racławickiego bohatera mieszkańcy miasta odmówili wspólną modlitwę w intencji Pawła Adamowicza. W tarnobrzeskim magistracie rozmawiano na temat organizacji imprez masowych i wymagań w zakresie bezpieczeństwa wydarzeń, które są organizowane na terenie miasta. Spotkanie dzisiejsze zostało wywołane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku i śmiercią pana Pawła Adamowicza. Chcemy przypomnieć pewne podstawowe zasady, obowiązujące zasady prawne przy organizacji i zabezpieczeniu takich imprez. I liczymy na wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami, które są zaangażowane w tego rodzaju zabezpieczenia. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele służb porządkowych. Te ostatnie wydarzenia, o których mówię, zawsze napawają nas takim jednej strony zgrozą, a z drugiej strony zawsze znakiem zapytania. Na ile my jesteśmy gotowi, na ile my jesteśmy przygotowani do tego, żeby każda impreza w Tarnobrzegu była tak organizowana, żeby nic się nie zdarzyło. Żeby zapiąć to zawsze na ostatni guzik i żebyśmy mieli taką świadomość tego, iż w Tarnobrzegu faktycznie każdy, kto przyjdzie, bezpiecznym się czuje, wyjdzie z takiej uroczystości, z takiej imprezy i nic się nie zdarzy. Za przebieg i bezpieczeństwo podczas imprezy masowej odpowiada jej organizator. Tak naprawdę jest to jednak skoordynowane działanie wielu służb, gdzie pierwsze skrzypce gra między innymi ochrona. Ja myślę, że to jest takie moje już troszeczkę wyczulenie zawodowe, że gdziekolwiek bym nie był, to przyglądam się, jak to wygląda, czy to jest w Tarnobrzegu, czy to jest w zupełnie innym mieście czy miejscowości. No i powiem tak, poziom zabezpieczenia tych imprez bywa różny. Zdarza się niestety, że impreza artystyczno-rozrywkowa, na której jest
kilka tysięcy ludzi nie jest imprezą masową, ponieważ definicja imprezy masowej zakłada, że to organizator wydziela plac i teren, w którym w przeliczeniu pół metra na jednego obywatela stwierdza, że tam będzie 900 osób i schodzi z organizacji imprezy masowej na rzecz imprezy niemasowej. To oznacza zmniejszone koszty, mniejsza ilość ochrony i tak dalej. Nie bez znaczenia, jak zaznaczali uczestnicy spotkania, jest również to, że takie imprezy bardzo często obstawiane są pracownikami ochrony ze stopniem niepełnosprawności, a właściwie chronić i zabezpieczać mogą osoby w pełni sił. Władze Tarnobrzega, radni, prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spotkali się z przyszłymi najemcami nowo wybudowanego bloku przy ulicy Świętej Barbary w Tarnobrzegu, którzy od sierpnia 2018 roku czekają na klucze do swoich mieszkań. Nowo powołany prezes TTBS przedstawił, jak obecnie wygląda sytuacja. Ze względu na to, że inwestor i wykonawca wraz z podwykonawcami jeszcze to przetrzymują, musimy, że tak powiem, się wstrzymać i pewne procedury przeprowadzić. Podjęliśmy szereg kroków zmierzających do tego, żeby jak najszybciej tak naprawdę przejąć posiadanie tego budynku przy ulicy Świętej Barbary. Rozpoczęliśmy kroki zarówno na drodze cywilnej, jak i na drodze karnej. Z drugiej strony nie ma tej woli do tego, żeby po pierwsze przekazać te klucze, po drugie, żeby się zobowiązać do zapłacenia podwykonawcom. Więc jak Państwo widzicie, jest potężny spór między nami, który w tej chwili rozwiązujemy. Prezydent i prezes spółki nie byli w stanie podać konkretnego terminu przekazania mieszkań lokatorom partycypującym w kosztach budowy bloku, a o to przede wszystkim pytali podczas spotkania. Na styczniowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni pomimo burzliwej dyskusji podjęli ważną decyzję. Zdecydowali o poręczeniu kredytu, który TTBS zaciągnie na sfinansowanie budowy bloku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Kwota kredytu łącznie z odsetkami wynosi 4 746 701 zł. Przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Tarnobrzeskim Domu Kultury, by porozmawiać na temat wspólnych potrzeb. Pojawiło się sporo zapytań o dotacje z Urzędu Miasta, szkolenia czy wypełnianie wniosków i sprawozdań, które należy składać po zrealizowaniu zadania. To już jest ta inicjatywa organizacji pozarządowych, które chcą razem poznać się, być razem, wymieniać się doświadczeniem i mam nadzieję, że z tego zrodzi się coś fajnego i te organizacje będą wspierać się, a nie konkurować ze sobą w naszym mieście. O utworzeniu na terenie Tarnobrzega pętli rekreacyjnych rozmawiali z kolei biegacze, sympatycy Nordic Walking, spacerowicze, czyli wszyscy, którzy cenią sobie ruch w terenie w bezpiecznych warunkach. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy radnego Damiana Szwagierczaka. Przedstawione zostały dwie propozycje. W trakcie spotkania została dorzucona jeszcze jedna propozycja lokalizacji danej pętli biegowej. Jesteśmy umówieni, że w przyszłym miesiącu się spotkamy ze wstępnym kosztorysem wynika tak naprawdę, ile trzeba zabezpieczyć środków finansowych, bo nie znajdziemy nigdzie wsparcia, jak nie będziemy wiedzieli, ile to kosztuje. Naszym tak naprawdę marzeniem i to, co wybrzmiało wczoraj, to jest to, żeby tutaj część naszą nadwiślańską połączyć jedną wielką pętlą, czyli zaczęwszy na Lasku Bulońskim przez tereny Wisły i skończyć na terenie Zamku Dzikowskiego. Radny Waldemar Stępak złożył interpelację, w której prosił o zorganizowanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jej celem miałoby być wyjaśnienie konfliktu pomiędzy grupą pracowników a dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, który trwa od blisko roku. Docierają do mnie cały czas informacje, które można powiedzieć w jakimś stopniu budzą pewne wątpliwości. Bo są podnoszone różne problemy, zarzuty w stosunku do pani dyrektor. Prześledziłem część dokumentacji, prosiłem o wyjaśnienia, część tych informacji uzyskałem, ale chciałbym, żeby
czy to w ramach komisji, czy stworzenia jakiegoś zespołu, spotkać się z tymi stronami, które coś tam, powiedzmy, do siebie mają, no i w drodze takiej konfrontacji pracowniczej porozmawiać, żeby się zapoznać, no bo nie może być takiej sytuacji, że jest jednostka samorządowa utrzymywana z pieniędzy publicznych, a słyszę, że tam są jakieś zgrzyty. Wśród najczęściej podnoszonych zarzutów wobec dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pojawiają się m.in. zarzuty braku reakcji dyrekcji na dopuszczanie się przez jednego z kierowników mobbingu wobec pracowników socjalnych, braku działań na rzecz zabezpieczenia stosownych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie szczepień dla pracowników, podwyżek, jak również zwrotu do budżetu miasta nadwyżki w kwocie 300 tysięcy złotych. Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański udzielił odpowiedzi na interpelację, gdzie możemy przeczytać, że nie ma przesłanek do zorganizowania posiedzenia z uwagi na fakt, iż dotychczas nie wpłynęła oficjalna skarga na panią dyrektor Elżbietę Miernik-Krukurkę. Z początkiem nowego roku między innymi przedstawiciele miasta, ościennych gmin, powiatu tarnobrzeskiego, dyrektorzy placówek komunalnych oraz oświatowych, księża, przedstawiciele służb porządkowych spotykają się na miejskim opłatku. Tym razem to noworoczne spotkanie rozpoczęło się od nagrodzenia laureatów corocznego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny szkół i przedszkoli. Następnie dla wszystkich gości wystąpiły dzieci oraz młodzież ze studia piosenki Tarnobrzeskiego Domu Kultury, chórku Łapu-Capu Anny Pintal oraz studia tańca i ruchu Fram. Miejski opłatek przepełniony był noworocznymi życzeniami. Te złożyli wszystkim gościom m.in. prezydent Dariusz Bożek, Maria Kurowska, członek zarządu województwa podkarpackiego oraz biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Obyśmy sobie z nimi wszystkimi, ze wszystkimi trudnościami poradzili, abyśmy byli szczęśliwi i kiedy spotkamy się za rok o tej samej porze, być może w tym samym miejscu, abyśmy sobie mogli powiedzieć: tak, to był bardzo dobry rok. Zanim skosztowano przygotowanych dań, wszyscy zebrani na sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przełamali się opłatkiem, składając sobie przy tym najlepsze noworoczne życzenia. Tym ciepłym chwilom towarzyszyły dźwięki wygrywane przez Miejską Orkiestrę Dętą.